Danego McCoya. Na 12 startów dał się podkromić tylko dwa razy. Średnio można na nim zdobyć 76,5 punktu, ale to chyba myląca statystyka. Rok temu, gdy pokonał go Barbosa, byk miał zły dzień. Za to w tym sezonie spisuje się doskonale. Dziś pojedzie na nim Colby Yates. W drugiej rundzie Colby zdobył 86,5 punktu. Matka Bell Blue była krową indywidualistką. Zawsze kazała własnymi ścieżkami i często przez wiele dni nie można było jej odnaleźć. Wreszcie zniecierpliwieni właściciele zawiązali na jej szyi ogromny dzwonek, by szybciej mogli ją lokalizować. Od tamtej pory nazywano tę krowę Bell, czyli właśnie dzwonek. A dlaczego jej synek nazywa się Bell Blue? Tego nie wiem, ale się dowiem. Synek też jest indywidualnością. Dwóch to dla niego już tłok. No i co by na to, panowie? Byk szybko załatwił sprawę. To niesamowite zwierzę. Nigdy na nim nie jechałem, ale jestem pod wrażeniem. Chciałbyś na nim pojeździć? Choćby zaraz. Zrobił potężnego młynka zadem, w dodatku potrafi wysoko skakać. Wrzucił Colby'ego na stronę ręki trzymającą linę. Potężny kocie. Omal go nie trafił.